Gdańskie osiedle Zaspa. W tym miejscu, na terenie byłego lotniska w latach 70. XX wieku, powstał wielkich rozmiarów zespół mieszkaniowy z wielkiej płyty, gdzie z czasem zamieszkało około 30 tysięcy osób. Przechadzając się pomiędzy 11-piętrowymi blokami, możemy trafić na pewną osobliwość, której najmniej spodziewalibyśmy się, odbywając osiedlowy spacer. Na sztucznie usypanym kopcu, naprzeciwko bloku przy ulicy Startowej 23, uwagę zwraca kapliczka, która swoim wyglądem imituje latający spodek. Podchodząc bliżej, możemy ujrzeć umieszczoną w UFO-podobnej konstrukcji misternie wykonaną drewnianą rzeźbę. Źródła nie są zgodne co do tego, czyj wizerunek przedstawia: Świętej Zofii czy Matki Boskiej Fatimskiej. Figura znalazła się tam z inicjatywy kościelnej służby mężczyzn Semper Fidelis, działającej przy zaspiańskiej parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. To właśnie ta przykościelna organizacja odpowiedzialna jest za projekt i wykonanie kapliczki. Rzeźba umieszczona w środku przybyła na Zaspę z Sopockiego Hipodromu. Stanowiła ona element dekoracyjny ołtarza papieskiego w czasie siódmej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 1999. Na ideę sprowadzenia figury i umieszczenia jej na Zaspie wpadła wspomniana wcześniej kościelna służba mężczyzn, która zakasawszy rękawy, wzięła się do pracy i już w czerwcu 2000 roku kapliczka była gotowa do poświęcenia. Pamiętne dla mieszkańców osiedla wydarzenie miało miejsce 21 czerwca 2000 roku i od tej pory okoliczni wierzący spotykają się 13 dnia każdego miesiąca w celu wspólnej modlitwy i odbycia procesji spod kościoła świętego Kazimierza Królewicza prosto pod kapliczkę przy ulicy Startowej. Obudowa osłaniająca rzeźbę, która przywodzi na myśl latający spodek, wykonana jest ze stali i z pleksy oddzielającej nas od figury. Całość usytuowana jest na marmurowej podstawie. Z czasem zaczęła nosić znaki obecności osiedlowych wandali, czego dowodem są podpisy wyryte na powierzchni obudowy. Figura Matki Boskiej Fatimskiej, lub też Świętej Zofii, wykonana jest dość topornie. Wykonawcom daleko było do świetności renesansowych mistrzów. Na koronie rzeźby zamontowany jest zestaw lampek choinkowych, a okablowanie doń prowadzące jest niespecjalnie ukryte. U stóp rzeźby złożone zostały plastikowe kwiaty i obraz Matki Boskiej Fatimskiej, które wraz z upływem czasu straciły kolor i wyblakły. Zadziwiającym akcentem umieszczonym dookoła rzeźby są trzy wiersze, stworzone przez enigmatycznego autora podpisującego się inicjałem TZ. Przywodzi to na myśl wieki średnie, gdzie autorzy nie podpisywali się pod utworami ku czci Boga. Oto treść jednego z wierszy. Kaplica na wzgórzu. Widzę Cię zawsze, gdy wyjrzę oknem, królowo Zaspy, hetmanko. Tutaj królujesz w naszej dzielnicy, zostałaś nową mieszkanką. Ludowy rzeźbiarz Twoją figurę rzeźbił dla Ojca Świętego. Stałaś wśród innych świątków w Sopocie jako dar serca miłego. A teraz jesteś tutaj, w kapliczce. Spoglądasz czule, troskliwie, z zadumą na twarzy i troską w oczach, po matczynemu, wnikliwie. Na domy nasze, osiedle całe, na nasze codzienne sprawy i na te dzieci, które tu chętnie swe urządzają zabawy. Bądź zawsze przy nas, bądź zawsze z nami. O to Cię dzisiaj prosimy. Bądź nam pomocą w życiu i pracy. Wspomagaj nasze rodziny. Jak możemy usłyszeć, nie jest to majstersztyk literacki, a forma i treść pozostawiają wiele do życzenia.
Kapliczka jest przykładem postmodernistycznego kiczu chrześcijańskiego. Wykonana w złym guście, z tanich materiałów, w prymitywnej technice, jest pozbawiona wartości duchowej i mistycznej. Jest za to pełna taniego, plastikowego, jarmarcznego blichtru, który jak widać możemy spotkać w najmniej oczekiwanych miejscach naszego kraju.